Gościem Rzeczy o Biznesie jest pan Maciej Mazurkiewicz, prezes Fantronik. Dzień dobry, witam serdecznie. Na naszym molu dzieci z panią nauczycielką i nie bez przyczyny, bo firma Fantronik oferuje takie narzędzia do z jednej strony do szkoleń, ale z drugiej strony też do rehabilitacji. Na początku może powiedzmy o dzieciach, o szkoleniach. Nauka programowania to jest jeden z takich, można powiedzieć, modnych sformułowań, ale nie w tym złym kontekście, tylko takim dobrym kontekście, pozytywnym, które coraz częściej gości. Są różnego rodzaju zawody, są na przykład, mówiliśmy kiedyś tutaj w tym studio o takich zawodach koderek, gdzie ta sztuka programowania jest już wznoszona na poziomy, powiedzmy, już himalajskie prawie. No ale kiedyś też tutaj rozmawialiśmy w studio z innymi ludźmi zajmującymi się właśnie programowaniem, którzy mówią, to nie jest matematyka, to jest sposób myślenia. Jaki państwo macie patent na naukę programowania wśród dzieci i od jakiego wieku? Tak. Rzeczywiście chcemy mieć informatyków, chcemy mieć programistów. Brakuje ich cały czas. Brakuje cały czas i ogólnie presja jest, nawet Unia Europejska zaleca w tej chwili we wszystkich krajach, żebyśmy uczyli tego programowania i to już od przedszkola. Mhm. Teraz pytanie, jak to robić? Z jednej strony trudno dziecko takie małe bezpośrednio sadzać przed komputerem, a z drugiej strony jak przygotowywać? I teraz cała sztuka to jest przygotowanie do pewnego takiego myślenia komputacyjnego, myślenia logicznego, przygotowania do właśnie pracy programistycznej. Mhm. Czyli żeby z jednej strony przemyśleć projekt, zaplanować rozwiązanie, a jednocześnie pracować w grupie, zaprosić innych do współpracy. Mhm. Bo potem, kiedy zaczniemy programować, to nie jesteśmy sami. Mhm. My stosujemy proste narzędzia, proste gry, które polegają na tym, że z jednej strony bawimy się, z drugiej strony dużo się ruszamy. Proszę sobie wyobrazić domino, które już czasami zapomniane jest, i rozwiązanie domina, ale nie w taki sposób, że losujemy kamienie, ale mamy pewną sekwencję, musimy coś wymyślić, zaplanować. I te maluszki nawet, wspaniale od razu widząc początek i koniec tego węża domina, są w stanie tak poprzestawiać szybciutko te kamienie, że dzięki temu osiągamy super wynik. Na ile dzieci są zainteresowane takiego rodzaju zabawą, ale nauką przez zabawę? No właśnie, cała sztuka, żeby przede wszystkim była to zabawa, bo nasze dzieci, trudno już nawet tego ukrywać, są mocno związane z internetem, mocno związane z nowymi technologiami. Dla nich to jest coś bardzo normalnego, to co my się czasami musimy uczyć. I teraz, jeżeli pozwolimy tym dzieciom w tym środowisku być, ale jednocześnie bardzo bezpiecznie, czyli nie przed ekranem, ale dużo ruchu, dużo interakcji, dużo zabawy, to bawią się wspaniale i nawet nie zauważają, że się uczą czasami. I to jest właśnie ten sukces, dzięki któremu osiągamy taki efekt, jaki chcemy. Państwo nie tylko zajmujecie się nauką, ale także i rehabilitacją, między innymi też i dzieci. Jaki tu jest pomysł na to, że... No, ja czasami odwiedzam przychodnie, szpitale razem z moimi dziećmi i widzę te kolejki. Kolejki do tego lekarza, trzeba przyjechać, odstać. To jest, dziecko się stresuje, będąc w przychodni czy w szpitalu, no bo nie jest to dla dziecka najprzyjemniejsze miejsce do przebywania. No ale rehabilitację można, dzięki temu, że mamy coraz lepszy internet w kraju i coraz lepsze programy w komputerach, te rehabilitacje przeprowadzać w domu. Jaki państwo tutaj macie pomysł na to? No my skupiamy się na rehabilitacji dzieci z bardzo trudnymi przypadłościami. Tutaj mówimy o różnego rodzaju schorzeniach, łącznie ze schorzeniami intelektualnymi. To jest ten przypadek dzieci, które bardzo cierpią. To są te dzieci, którym bardzo trudno pomóc, a jednocześnie cały ten proces rehabilitacji jest, co tu dużo mówiąc, bolesny dla nich. To, co my robimy, dajemy im uśmiech. Ja może powiem taki przykład. Ostatnio bardzo się wzruszyliśmy w ogóle w firmie. Jest dziewczynka, Paige, to jest dziewczynka ze Stanów Zjednoczonych, ma 12 lat, ma porażenie mózgowe. Do tego nie słyszy, nie jest w stanie się w ogóle ubrać, nie jest w stanie sama zjeść. Rodzice bardzo ją kochają i znaleźli ośrodek rehabilitacyjny w Rzymie. Zabrali Paige, zawieźli do Rzymu. Ten ośrodek korzysta z naszych urządzeń. Okazało się, że rehabilitacja nie tylko przebiega szybciej, ale ta dziewczynka się uśmiecha cały czas. Było to na tyle wspaniałe doznanie dla tych rodziców,
zadzwonili do nas, kupili jedno urządzenie, zabrali tam do Stanów, wkrótce nawet zostali naszymi dystrybutorami, po prostu zobaczyli, że to działa i mogą w ten sposób pomóc innym rodzicom, którzy mają tego typu problemy. Dzieci to jest jedna grupa, dla której Państwo dedykujecie swoje narzędzia, swoje produkty, ale są i seniorzy. Społeczeństwo się starzeje, nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Tych osób starzejących się jest coraz więcej i też mają różnego rodzaju schorzenia, problemy, czy to jest demencja, czy to są różnego rodzaju choroby, czy to jest Parkinson, Alzheimer. Coś tutaj Państwo też macie dla tej grupy wiekowej. Tak. Demencja to już wielki problem. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Ludzi z Chorobą Alzheimera, który mi uświadomił, mówi, niech pan nie będzie taki pewny, bo demencja to nie tylko osoby starsze. Mhm. Demencja dzisiaj, zresztą demencja cyfrowa, już wiemy, ona dotyka tak naprawdę naszych dzieci. I o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby mózg się cały czas rozwijał. W momencie, kiedy mózg się przestaje rozwijać, tak naprawdę starzejemy się i wpadamy w demencję. A mózg się może rozwijać z dwóch powodów. Albo intelektualnie, czyli intensywna nauka, nauka języków obcych, rozwiązywanie krzyżówek, albo ruch fizyczny. To są jedyne dwie możliwości. I w przypadku osób starszych, seniorów, to zaczyna być trudne, jeżeli chodzi o ruch fizyczny. Więc staramy się ich pobudzać, żeby byli aktywni intelektualnie. Wtedy wyświetlamy obraz na stół. Oni sobie siedzą przy stole, wyświetlamy różnego rodzaju gry, które z jednej strony pobudzają, żeby ruszać się, machać rękami, ale z drugiej strony napędzają mózg, dając proste jakieś zagadki logiczne. Mhm. Temat, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy, rozwija się, on głównie na Zachodzie się rozwija w tej chwili, ze względu na jakby podejście do tematu osób starszych. Także głównie w tej chwili eksportujemy do Holandii, do krajów ościennych, tam gdzie rzeczywiście opieka nad osobami starszymi jest bardzo zaawansowana. Myślę, że w Polsce wkrótce będziemy podobną sytuację obserwować. W którym kierunku pan chce rozwijać firmę? Czy to mają być produkty właśnie rehabilitacyjne, dla seniorów, dla dzieci, czy też innego rodzaju usługi, czy też innego rodzaju dział utworzyć w swoim portfolio firmy? Czy my generalnie od początku nastawiliśmy się na edukację i na rehabilitację. To są takie dwa tematy, które są z jednej strony wymagają niesamowitej kreatywności, a z drugiej strony są takie mega wdzięczne, bo tam jest ten uśmiech, ten zwrotny uśmiech. W przypadku edukacji to jest pewne zainteresowanie, natomiast rehabilitacja to jest właśnie uśmiech, to jest radość, to jest szybki efekt, bo jeżeli widzimy, że dzięki naszej pracy dziecko troszeczkę łatwiej żyje, tak? Albo osoba starsza trochę lepiej czuje się w tym środowisku, to nie ma lepszej nagrody w biznesie. Mhm. Państwo, pan wspomina o tym, że dostarczacie swoje produkty za granicę. Które kierunki są takimi najważniejszymi, jeśli chodzi o eksport? Najważniejsza jest Unia Europejska. Raz bliskość, dwa, że wspólna grupa krajów. Także tutaj początek i tutaj najlepiej się sprzedają te nasze produkty. Aczkolwiek zaczęliśmy już w tej chwili, mamy obecność właśnie w Stanach Zjednoczonych, o czym wspomniałem wcześniej. I również jesteśmy obecni w Emiratach Arabskich i tutaj próbujemy w tej chwili na Bliskim Wschodzie działać. Choć wiadomo, że tam i sprawy kulturowe, i sprawy języka, i dopasowanie do tych wymogów jest dużo trudniejsze i wymaga dużo więcej czasu i dużo więcej inwestycji. Jak pan patrzy oczami na świat i tak myśli pan trochę o tym, co będzie się działo, to za te 5-10 lat, w którym będziemy miejscu, ta nowoczesna technologia, którą państwo wykorzystujecie w swoich usługach, na ile zdominuje nasze życie? Czy to będzie taki science fiction z filmów, które znamy z dzieciństwa, to stanie się faktem? Znaczy, my mamy nadzieję, że nie. Wbrew temu, co można by pomyśleć. My cały czas mamy nadzieję, że uda się uchronić człowieka, żeby został przede wszystkim człowiekiem. Żeby nowe technologie na tyle nad nimi zapanować, żeby one były dla nas pomocą, a nie przyjęły za nas w całości myślenie. No bo w tej chwili, nawet jak popatrzymy na dzieci w szkole, mając smartfona, mając internet, mając różnego rodzaju wyszukiwarki, tak naprawdę zachęcamy do lenistwa. Dzieci przestają myśleć, bo nie muszą. Powiedzą, jeżeli mam pytanie, to zaraz sobie wygooglam, czy zaraz sprawdzę, czy zaraz będę znał odpowiedź. Stąd jakby nasze technologie staramy się robić w ten sposób, żeby w szkole nauczyciel był najważniejszy. To było tylko uzupełnienie. W terapii terapeuta był najważniejszy.
My tylko pomagamy. Mhm. No i ważne jest, żeby te technologie były łatwe. Bo nauczyciel ma uczyć. On nie musi skomplikowanej wiedzy informatycznej posiadać. Terapeuta ma pomagać, ma leczyć, ma masować, ma robić ćwiczenia. Mhm. Nie musi się uczyć nie wiadomo czego. Ta technologia powinna być według nas w tle, ale jednocześnie na tyle pomagać, żeby efekt był widoczny. Czyli to my mamy mieć władzę nad technologią, a nie technologią nad nami, a te technologie można wykorzystać w pożyteczny sposób, edukując czy też pomagać ludziom w rehabilitacjach. Maciej Mazurkiewicz, prezes Fantronik, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę kolejny gość w programie.